Witam serdecznie wszystkich, prezes OSP Jelnica Andrzej Jędrzejewicz. Panie Andrzeju, Jelnica sportem silna, potwierdza się to po raz kolejny dzisiaj. Co za imprezę obserwujemy, co widzimy? Jest to 12. edycja imprezy OSP Jelnica na sportowo. Organizujemy turniej w piłkę nożną, zgłosiło się dzisiaj do nas 7 drużyn oraz rodziny rajd rowerowy, który zaraz za jakieś 5-10 minut wyjedzie. Kto wpadł na ten pomysł, to kontynuuje, no i warto pewnie na pewno wspomnieć o OSP Jelnica. No jak już wspomniałem, organizatorami jesteśmy my, wspólnie tutaj z księdzem dziekanem już byłym, Józefem Brzozowskim, zaczęliśmy ten temat organizować 12 lat temu i tak to trwa dalej. Komu należą się może podziękowania, kto was wspiera? Głównym organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Jelnicy. Pozyskujemy środki od różnych sponsorów wspólnie z gminą Międzyrzec Podlaski, również z GOK Międzyrzec Podlaski. Działamy, biblioteka różna nas wspiera, także mamy wsparcie od różnych sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. Jako atrakcje to te mecze, ale co jeszcze? Jest cały czas otwarte stoisko Muzeum Techniki Wojskowej przy naszej remizie. Są to jednostki sprzętu wojskowego do obejrzenia, jak umundurowanie, jak również broń. Jak jeszcze atrakcje? Każdy z uczestników rajdu dostaje pamiątkową koszulkę. Dla każdego uczestnika i rajdu, i turnieju jest poczęstunek w postaci kiełbaski czy dań z grilla, jak również można przejechać się bryczką konną. Rajd. Wruszacie za chwilę. Jak będzie poprowadzony? Do kogo jest skierowany? Rajd. Nazywa się rajd tylko z nazwy, nie jest to na czas, jedziemy spokojnie, równe tempo, jadą dzieci, małe, większe, jadą starsi. Jest to około 24 km trasa, wiodąca, zaczyna się w Jelnicy, Sawki, Tuliów, Pościsze, Strzakły, Misie i wracamy do Jelnicy, spotykamy się pod remizą OSP, gdzie jest zakończenie, uwiecznienie imprezy.
Thank you.